Dzień dobry, jest 5:02. Ja już jestem na dworcu autobusowym w Poznaniu. Czekam na autobus, który zawiezie mnie na lotnisko w Berlinie. Stamtąd będę wylatywała już do Azji, a w miejscu docelowym będę chyba dopiero za jakieś 30 godzin, coś takiego. Także no widzimy się po drodze, zabieram Was na całą tą przeprawę. Trzy godziny później po drodze nie nagrywałam, bo spałam i jestem już na lotnisku w Berlinie. Także idę do hali odlotów. Zaraz będziemy się odprawiać. Po 5-godzinnej przysiadce w Stambule jestem w końcu w samolocie i teraz już ruszam do Biszkeku. Ja już wysiadłam na lotnisku w Biszkeku. Zdążyłam kupić sobie kartę SIM. Dzięki temu mam internet. I wymieniłam sobie, w zasadzie wypłaciłam pieniądze z bankomatu. Za około 130 zł dostałam 2000 ichniejszej waluty. To powinno w zupełności wystarczyć na drobne wydatki. Sorry, że tak w okularach do Was mówię, ale jestem mega zmęczona i to serio widać. Także wolałam nagrywać się w okularach. Teraz wypiję kawę, łapię marszutkę do centrum i mam w kamerze dzisiaj przekroczyć jeszcze jedną granicę, także trzymajcie kciuki. Jestem na granicy. Muszę już teraz pokonać ją pieszo. Kierowca mnie wysadził. Także idę na kontrolę paszportową. Prawdopodobnie za moment widzimy się po stronie Kazachstanu. Udało się! No i teraz już oficjalnie jestem w Kazachstanie. Jadę do centrum. I dzisiaj już tylko odpoczynek, a jutro zaczynamy zwiedzanie. Zaraz coś zjem i będę jechała już prosto do hostelu, wykąpać się i się położyć, bo jutro od rana pobudka, bardzo wczesna pobudka. Jedna z ważniejszych atrakcji kraju. Udało mi się poszukać fajną, lokalną restaurację. Wzięłam sobie takie mięsko z cebulą i do tego są frytki w zestawie. I jestem tutaj, hostel, w którym się zatrzymuję. Finalnie udało się dotrzeć. Chyba muszę zadzwonić. Jestem już w pokoju. Jest 8-osobowy, ale mam szczęście, bo akurat nikogo nie ma i jestem sama. Idę się ogarnąć powoli i się kładę, bo jutro od rana ruszam na wycieczkę. Jestem już na śniadaniu. Zamówiłam taki chlebek z jajkiem. Wczoraj widziałam, że bardzo dużo ludzi tutaj to je. Oni w restauracji pieką to na miejscu. Dosyć długo się czeka. Zaraz spróbujemy i do tego kawa, taki zestaw około 20 zł. Dzisiaj już wyspana, wypoczęta, także oficjalnie witam Was z Kazachstanu. Idę teraz w kierunku meczetu, następnie na Zielony Bazar, ale słyszę burzę w tle. Chciałabym dzisiaj dostać się do miejscowości Saty. Będę próbowała, ale nie jestem przekonana, czy uda mi się jakąś marszutkę, autobus, cokolwiek dorwać. Także na razie zwiedzamy Almaty, a co później to jeszcze zobaczymy.
tutaj zauważyłam, że lokalnie ludzie przychodzą, żeby sobie robić z tymi ptakami sesje zdjęciowe, więc nie kumam do końca, o co chodzi, ale jest ich tutaj mnóstwo. I udało się zdążyć przed deszczem. Nie pada na szczęście. Przed wami centralny meczet w Ałmatach. Ma taką piękną, złotą kopułę, ale nie widać od tej strony. Zaraz przejdziemy od drugiej. Na razie chodźmy do środka. Mam nadzieję, że będę mogła nagrać wewnątrz. Zaraz zapytamy. Do meczetu mnie niestety nie wpuścili, bo pokazali, że mam czapkę. Jak zdjęłam czapkę, to też nie mogę, bo widać mi włosy. Chusty żadnej nie mam, także zrezygnowałam. Tutaj widać drugą stronę meczetu. Tak jak mówiłam, jest ogromna złota kopuła do góry. Zielony bazar. Bardzo popularne miejsce tutaj. Lokalci przychodzą tutaj robić zakupy. Idziemy sprawdzić, co tam mają ciekawego. Już na samym wejściu czuć bardzo ładny zapach truskawek i innych owoców. Spójrzcie, jak ładnie oni mają to wszystko tutaj poukładane. Te jabłka, ananasy. Mega to wygląda. Tutaj widzicie przyprawy. Też bardzo intensywny zapach od nich idzie. Tutaj jest dział spożywczy, a z drugiej strony, jak wyjdziecie na zewnątrz, jest dział odzieżowy. Jest tutaj bardzo, bardzo tanio ogólnie. Kupiłam litrową wodę i pół litra coli za 5 zł. Słuchajcie, byłam już trochę zrezygnowana, bo nie udało mi się w Ałmatach ogarnąć żadnego autobusu, marszutki, nic, co jechałoby w kierunku miejscowości Sate. Ale złapałam rodzinkę, która jedzie w tym kierunku. Dzisiaj się wyśpię, jutro z rana jezioro, kanion i powrót. Także tutaj mam towarzystwo i jedziemy. Saty. Zatrzymałam się na noc u takiej pani w guest house. Zaraz pokażę wam pokój, ale muszę mówić szeptem, bo są tutaj też inni goście. A tak wygląda pokój. Po prostu tylko łóżko. I zostaję tutaj do jutra rana, a później już ruszam nad jezioro.